Więc teraz będziecie mieli okazję wylosować oponę, na której będziecie się ścigać. Druga seria opon na okrągło. Mam nadzieję, że będzie się teraz zdecydowanie więcej działo. Nie będziemy się tylko ścigać, ale będą też dodatkowe konkurencje. Jest z nami Grzegorz i Grzegorz. Tak się nam dzisiaj poskładało. Witam wszystkich. Przedstawcie się. A ty już w sumie byłeś. Ale nie się mogę się przedstawić. No możesz, zrób. Grzegorz, kanał Moto z innej perspektywy. I od razu tutaj powiem, jestem, bo wyzwał mnie Felix, który miał się pojawić. Mieliśmy tutaj sprawę do rozwiązania. Ja miałem pierwszą punktację. Tak, pierwszy no, to byłem, pierwsze miejsce miałeś. No, a nie Felix wiem, miał lepszy czas i powiedział, że musimy sobie to wyjaśnić. Felix, jestem. A gdzie ty? No Paweł nie dojechał, ale za to mamy Grześka. Cieszę się właśnie. Grzesiek, przedstaw się. Grzegorz Marcisz z Gregor Performance Garage. I Grzesiek, powiedz, nad czym teraz pracujesz, bo myślę, że to jest coś... Chyba z tego najbardziej znany, nie? No chyba tak, chyba tak. Z tego projektu. Buduję Nissana 350Z z silnikiem z Bentleya Continentala W12 Twin Turbo. Także powinno być rozmawiali. Powinno być dobrze. Podoba ci się ten pomysł, co? Jasne. To jest pomysł taki, jak chciałbym widzieć na kanale, żeby przedstawić, bo to tam jest wiele historii, tak? Silnik, samochód, w ogóle dużo, no. Tak trochę tak myśli technicznych dużo się strasznie skrzyżowało. Jak to Lamik nazwał, to jest kundel, bo tam jest wszystko. No, ale... I Audi, i BMW, i Jaguar, i nawet Pathfinder się znalazł. A to chodzi, wiele charakterów w jednym pakiecie, nie? I da się połączyć motoryzację w jedną z kilku krajów, to da się. Super sprawa, naprawdę. To... Chyba ze wszystkich kontynentów, nawet Dodge Challengera przecież mam. Komplet zacisków w tyłu jest z Dodge Challengera. Pytanie, z czego są zaciski w Dodge'u? Czy nie są z jakiejś innej platformy, może Mercedes jeszcze, ale czekaj, nie? Do tego dojdziemy przy jakimś filmie, to było fajne, wiesz. Posprawdzać, z czego to wziąłeś, a z czego to się wzięło, nie? I to wszystko wydarzyło się w Wiśniowej pod Krakowem. Tak, w takiej małej miejscowości i w takim małym garażyku. W jaką moc celujesz? Wiesz co, benzyna, na benzynie jakieś 700 koni, 1000 N, a etanol to podejrzewam pod 800 i 1000, 1100 N. I tak po bułki tym, nie? Tak. No nie, no to tak samo było, bo to nie jest tak, że sobie wymyśliłem teraz tego, tylko że ten projekt się już ciągnie kilka lat i wcześniej tam był JZ, który miał prawie 700 koni i to też auto służyło do jazdy na co dzień, po bułki, po jakichś zlotach i tym podobnych. Ale myślę, że pewnie nikt o tym nie wie, albo ewentualnie osoby zamieszkujące Wiśniową, twoja żona podobno Z-ką do pracy dojeżdża, tak? Tak, no bo to mówię, dlatego mówię, to jest tak fajnie zrobione, jeszcze tam jest ta skrzynia automatyczna, ten ośmiobiegowy automat, masz 8 trybów jazdy, więc jak jej włączam ten pierwszy program, ten w pełni automatyczny, no to tam do 2000 on se zmienia biegi, to jest auto jak każde inne, no bo każdemu można wsadzić. Tak wtrącę się, bo ja myślałem, że powiedziała ci za mało ma mocy, tak 700, weź coś zrób tym samochodem, bo wiesz, przegonili mnie dwa razy na autostradzie. Ona ma tak, jak tylko słyszy, że turbo się zaczyna, wiesz, budzić, ona od razu noga z gazu. Czyli na docieranie teraz Bentleya na pierwsze jazdy spokojnie próbne, może. No to żona będzie tutaj idealna, żeby no, sprawdzić, dokładnie. Wszystko jest okay. Dobra, to jak ty jeździłeś tym z JZ-em spalania, a żona, różniło się mocno? Wiesz co, nie, aż tyle nie jeździła, żeby można było liczyć wiesz, spalanie. Nie? Panowie, myślę, że możemy gadać długo i zaraz to sobie zrobimy, ale trzeba przejść do konkretów, bo spotkaliśmy się tutaj, żeby sprawdzić, w jednym celu. Kto z was jest szybszy na torze, a będzie to też możliwe dzięki naszemu partnerowi serii, czyli Goodyear, który dostarczył nam samochód, dostarczył nam też opony. Więc myślę, że teraz się przeteleportujemy na tor, żeby wykonać próbę. Jeszcze zobaczymy, kto na których oponach będzie miał okazję jechać. Tutaj taka zmiana względem pierwszej edycji. I zaraz widzimy się ponownie w studio. No to co? Idziemy. Idziemy. W drugiej serii opon na okrągło dołożyliśmy jeden element, a jest z nim drugi komplet opon.
Więc teraz będziecie mieli okazję wylosować oponę, na której będziecie się ścigać dzisiejszego dnia. Opony są bardzo do siebie technologicznie zbliżone, a ze względu na to, że Goodyear wrócił do motorsportu, jest teraz też dostawcą opon do LMP2, to aktualnie na Mercedesie A45S jest zamontowana opona z serii Supersport, czyli opona, która jest bardziej nacechowana sportem, więc któremuś z Was prawdopodobnie będzie łatwiej wykręcić lepszy czas, więc tutaj będziecie musieli nadrobić ewentualnie swoimi umiejętnościami. Grzesiek się uśmiecha, że jesteś taki pewien? Nie, nie, moją agresją będę nadrabiał. Także no, chyba czas zakręcić kołem i sprawdzić, kto na których oponach z Was pojedzie. Dobrze, Grzegorz ma pierwszeństwo. Dawaj. Do trzech razy sztuka. Już widziałem ten błysk. Nie ma tutaj żadnego faworyzowania. Nie, no dobra, obojętne przecież. Przyjechaliśmy dla zabawy, nie? No dokładnie. Muszę wygrać. No McLaren i tak się nie ściga z nikim. No dobra, jest Supersport. No, przeznaczenia nie da się oszukać. Nie da się przeznaczenia. Teraz moja kolej. No zobaczymy, na czym McLaren pojedzie. Jak żeśmy się umawiali. Wy mi powiedzcie, ja nie patrzę. Ty pojedziesz bez opon. W zimówkach, słuchaj. O, asymetrik szósty. Ja wiedziałem. No dobra, to także pierwszy wsiada czerwony Grzesiek do Mercedesa. Pokonuje trzy okrążenia, wybieramy najlepszy czas. No i później zmienimy tobie koła i na świeżuteńkich oponach będziesz mógł wykręcić czas na nowej nitce, także to nie ta sama trasa i jej nie znasz. Okej. Trochę się już martwię, ale dobra. Wsiadamy do samochodu, co? Trzy, dwa, jeden, start, go! Dwa dni później. Oj, tam kamienie jakieś. Z tej strony chyba nie mam mu co mieszać w szykach, bo teraz zauważyłem, że jest chyba lepiej. Ze skrzynią? Tak, że jak nie ingerujesz mu w działanie, to on co tam żyje po swojemu. Niemiec tam dobrze liczy. Chociaż tutaj było kiepskie wyjście. Jak opona? Mamy dzisiaj 22 stopnie. Powiem ci, że dobrze, jak na oponę, można powiedzieć, drogową, bo to żadne, to nie żadna wyczynowa opona, nie? No tak, aczkolwiek już jest, powiedzmy, ta linia Supersportu to jest bardziej sportowa. No i meta. Ale zauważyłeś, że on ma tendencję taką, że jak wychodzimy z zakrętu, jak go klepłem, że... Dupką. Jak wrażenia? Niech to czerwono, szybko. Jeszcze nie widziałeś pomarańczowego. Nie, generalnie jestem zadowolony, bo są wolne partie, ale są też takie szybkie, gdzie idzie się dobrze rozpędzić. I jak podobała Ci się jazda 45S-em? Fajnie. Ja tak jak mówię, mógłbym tam coś jeszcze, jakby było więcej czasu, pogmyrać w tych ustawieniach, żeby gdzieś za tą dupką tam bardziej wychodzić. Bardziej samochód jeszcze wyczuć. Tak, no przede wszystkim to są pierwsze jazdy, żeby takie faktycznie osiągnąć takie, no to trzeba by było pojeździć, potestować, ale generalnie jestem zadowolony, bo opony też naprawdę właśnie, dobrze kleją. I właśnie, jak Goodyear i jak jazda sportowa na Goodyearach? Wiesz co, fajnie, bo ona niby tam gdzieś delikatnie już zaczynają piszczeć, ale dalej jest ta pewność tego prowadzenia. A przekazuje Ci informacje, co tak, się dzieje? Tak. Dlatego mówię, że jest to dobrze wyczuwalne wszystko, także generalnie jestem zadowolony z tego. Zobacz. Teraz mamy drugi komplet opon, świeżuteńki komplet opon dla Grzegorza z McLarena, żeby miał tutaj konkurencyjne możliwości i mógł pokazać, że jest naprawdę szybki. A nie tylko w zapewnieniach. Wygrałem w tamtej rundzie. W jakiej rundzie? Opony, pierwszej sezonie wygrałem. No tak, no to już udowodniłem, teraz wiesz. Teraz tylko jest tak. Teraz McLaren musi pokonać Ferrari, żeby udowodnić. I generalnie taka ciekawostka ode mnie, bo to jest nowość, więc pasuje też przedstawić tego asymetrika szóstej generacji. Mamy tutaj technologię Dry Contact Plus, brzmi ona
no, rocket science, ale powiem wam, że nagrywaliśmy test z tą oponą na Focusie RS i faktycznie czuć, że ona działa. Jej zadaniem jest takie aktywne dopasowywanie opony do sytuacji, w której się znajdujemy. Jak jesteśmy w zakręcie, to ten ślad opony, czyli jak wiemy, to jest kartka A4, on się tak dopasowuje, rozszerza na zewnątrz i opona jest w stanie wygenerować nam przez tą większą powierzchnię styku akurat w zakręcie lepszą trakcję, stabilność i auto naprawdę na tych oponach skręca, jakbyśmy mieli no, drugiego Torsena dołożonego wręcz. Trzeciego jeszcze. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało. No właśnie, też jestem ciekawy, już się trochę wiesz, denerwuję. Trzeba sobie powiedzieć jedno. Kluczowy jest tutaj łącznik pomiędzy pedałem a kierownicą, a akurat tutaj może nas zawieść. Jak ty we mnie nie wierzysz? Ja nie wiem dlaczego, człowieku. Będzie dobrze, tak? No, muszę teraz udowodnić, nie? No, teraz już nie mam wyjścia, nie? No to wsiadamy do samochodu. No i co? 3 okrążenia. Najlepszy czas i widzimy się na podsumowaniu. I na pewno Grzesiek wygrywa, to wam gwarantuję. To jest pewne. I start, Grzesiek. No to ładnie teraz. Zostań tutaj, do pachołków. Aj, dokręciłeś teraz, chciałeś już skręcać. No dobrze wyhamowałeś, no. Jak jesteś zadowolony z próby? Czekaj, się nie ochłonąłem. Dobra, to jesteśmy już po próbie czasowej. Wiemy, że wygrał... Grzesiek. No. I 50% szans. Nakręciłeś ostatnio trochę rajdowych legend. Powiedz, który samochód konstrukcyjnie, albo może taką myślą przewodnią zaskoczył cię najbardziej? No to ja myślę, że dwa samochody. Pierwszy to jest Audi Quattro. Dlatego, że ten samochód zmienił zasady gry, on się tak naprawdę dobrze nie prowadził, ale nagle wszystkim pokazał, że jak się ma RWD, no to tracisz i będziesz tracić, nie, z każdym rozwojem. A drugi samochód to jest ta Lancia Delta HF4WD, później Integrale, dlatego, że to był stary samochód, to był 8-letni samochód, który wjechał w rajdy. Wszyscy celowali w nowe samochody, przygotowali nowe, a oni po prostu wzięli starą budę, starą można powiedzieć technologię, tam silnik jest jeszcze z lat 60., włożyli do tej Lancii i nagle się okazuje, że nie ma konkurencji. Nie? Nie będę zdradzał, co jest dalej, bo jesteśmy w roczniku 88, ale Lancia to jest ten samochód, który... No... A jak, Grzesiek, to jest z twojej perspektywy właśnie, jeśli chodzi o takie Coyotesy? Bym powiedział, że Quattro się nie prowadzi i generalnie no, to jest podsterowne i do dupy. Wiesz co, jak twoim zdaniem? Może to... miałem, i to nie jedną Quattro, może nie B1 czy tam S1. Ja na przykład miałem 80 Quattro, miałem A4 Quattro i... Powiem ci szczerze, mi się dobrze jeździło. W sumie, powiem ci, my, może nie jeździłem w rajdach, ale my na przykład trzymaliśmy te samochody na zimę, bo lubiliśmy tymi autami w zimie po śniegu latać. I powiem ci szczerze, że całkiem fajnie się jeździło. Ja miałem A4 i bardzo dobrze się nimi. A są tam jakieś takie myki i rozwiązania, gdzie można łatwo poprawić to prowadzenie? Tak, w A4 to pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to trzeba spiąć dyfer z tyłu, bo bez tego to jest... Czyli wtedy morduje się ten samochód zamiast ten. I tam był na przykład bardzo prosty myk w A4, bo wystarczyło wrzucić dyfer z 80 z tą mechaniczną blokadą i już była petarda.
Okay. Bo miałeś na guzik spięty dyfer 100% i auto się już... Czyli pewnie w chwili, jak był ten tył bardziej spięty, to też problem z tą podsterownością tak, trochę Tak, dokładnie, zanikło. No bo on pluł tym przodem trochę, nie? No, ale wiesz, no w zimie problem. Było ślisko, więc nie dochodziłeś do zakrętu i zastanawiałeś się, kiedy skręcać, tylko widziałeś zakręt, już sobie go ustawiałeś do zakrętu bokiem i już później już szło. Mhm. A jeśli chodzi o twój samochód, no planujesz tyle mocy, tyle momentu, myślałeś właśnie o napędzie na 4 koła? Nie. Nie, bo moim zdaniem by to zabiło cały urok tego samochodu. Mhm. Powiem ci inną rzecz, taka śmieszna historia, bo na przykład zawsze gdzieś ze mną były te samochody z napędem na 4 koła, bo przecież Imprez też miałem chyba 7 sztuk swoich. Na przykład pierwszą też rozpinałem napęd, żeby miała w Subaru zrobiłem napęd na tył. Czyli żeby... ty preferujesz napęd na tył. Tak. W Audi 1.4 też przerabiałem na tył, żeby ciągło tylko na tył. Jeszcze z tą blokadą z tyłu to naprawdę robiło... Ej, no wyobrażasz sobie A4 kombi, rodzinny wóz, jak gdzieś tam bokiem przelatuje rondo? No i to było największe chyba takie zdziwienie ludzi, ale... No ale mówię, gdzieś tam zawsze był za mną gdzieś ten tylny napęd i tak naprawdę oczy wytarła mi dopiero chyba Zetka. Bo ja tak naprawdę od samego początku gdzieś siedziałem, przecież ja miałem 7 swoich imprez, bodajże od 15 lat wstecz miałem pierwszą. 7 ze względu na awaryjność, czy po prostu nie, je tak no, zmieniałeś? Nie, zmieniałem, bo ja tam zawsze kupowałem, coś tam modyfikowałem i sprzedawałem dalej, nie? Także ja miałem praktycznie wszystkie te generacje tych imprez. Od tych, nie, no nie miałem Lanosa tylko, bo to mi się nie podobało nigdy, ale, no. Ale miałem 7 swoich sztuk i... I... Która najciekawsza, że tak zapytam? Tak zapamiętałeś, taki największy charakter miała... I nie chyba wiem, ten wiesz... Blobaj, nie? Nie? Nie, nie, nie. Wiesz co, zaraz przed Zetką... Blobaj to jest ten z okrągłymi? Nie, to jest to jest żaba. Aha, okej, okay, to nie tego new, miałem na myśli. Jakoś tak, Blob to jest ten z szerszymi lampami. Aha, to nie. To jest 2325. I wiesz co, jakbym się tak cofli z 3 lata wstecz, to miałem w jedną zimę miałem oba, miałem GT, no nie GT, bo to był STI RA już z tymi aktywnymi dyframi, tego do 2000 roku no. I miałem Bloba, tylko Blob znowu był WRX zwykły, nie? No i wiesz, tam mamy tam swoje tam takie zakręty, różne odcinki i pojechałem się przejechać Blobem, no to Blob był bardzo podobny do Audi. Cięższy, tak, 200 kilo cięższy, już się to wypluwanie przodem, takie więcej walki niż zabawy. Wróciłem się do domu, przesiadłem się do drugiego, do tego GTK, no kurwa bajeczka, gdzie chcesz, tam skręcasz, no dlatego mówię, moim zdaniem najlepiej się prowadziły te stare, te 9.4 2000. Jeszcze jedna rzecz mnie w sumie zastanawiała, tak na dobrą sprawę do ciebie, Grzesiek, to pytanie skieruję. No bo tak, powiedzieliśmy sobie, że chyba to RWD to jest taki twój konik, który najwięcej przyjemności ci sprawia za kierownicą. Ej, tak naprawdę odkąd się Zetka pojawiła, całkowicie zapomniałem o Subaru. Od 15 lat, rok w rok miałem jakieś Subaru. A miałem ich 7. Odkąd się Zetka pojawiła, wtedy jak kupiłem Zetkę, miałem 2. Zapomniałem całkowicie o Subaru. Czyli co, sugerujesz, żeby nie zmieniać samochodów, tak? Bo potem się przestawisz? Nie, no bo nie, tam wiesz, sentyment zawsze jest. Nawet teraz kupiłem takiego GT-czka, którego też będę sobie przygotował, ale to bardziej na klasyka niż, na, niż do ścigania. Ale gdzieś RWD zawsze... No i tak, nie to, że mlastałem, że chciałem cię uciszyć, nie? Już się uciszyłem. Ale chciałem trochę zahaczyć twój ulubiony temat, czyli hot hatche. Jak ty się na to, Grzesiek, zapatrujesz? Lubisz hot hatche? Wiesz co, tak, bo ja mam dobre wspomnienia, bo ja miałem na przykład 205 GTI, tak, tą już poliftową, tą 116 koni, Peugeota 306 GTI 6, nie S16, tylko GTI 6, to też był larytas, bo to było 167 koni z 6 skrzynią, tak. I to było, samochód był z 99 rok. Stary samochód, to było chyba jeden z nielicznych. Twoje klimaty? Tak, no bo tam też silnik wolnosący, 16-zaworowy, tak, nie? Tak. I tam trzeba odczekać na wulkan emocji, nie? Teraz masz turbo, ładujesz i auto jedzie, tak? A tam jedziesz normalnie, ale czekasz, aż się wkręci, potem czujesz ten taki dźwięk, taki... No Grześka, w Zetce chyba nie będziemy czekać. Nie, z Bentleyem już nie. A już nie, tam już na nich nie trzeba czekać. Nie no, mandaty, nie? Chyba nie. Nie no, oby nie. No, no ale wiesz... Noga mi się upsnęła, tak delikatnie, tylko ja docieram samochód, tak? Ty, Grzegorz, masz więcej do czynienia z nowymi hot hatchami. Tak. No ja można podzielić, że tak od razu powiem, na hot hatche i to się teraz dzisiaj nazywa hiper hatch, nie? Można tak to nazwać, no bo to są te, wiesz, napęd na 4 koła, ogromna moc, to już
To jest taki pocisk po prostu. No, chyba a 45 jest... AMG to już raczej nie nazwiesz hot hatchem. To nie jest hot hatch. Hot hatch musi być prosty i prosty w jeździe, prosty w obsłudze i prosty ewentualnie w odbudowie, że tak powiem. Nie? To nie może być za bardzo skomplikowany projekt, no bo to samochód, takie było założenie. Tak? Nie było cię stać na sportowy samochód, kupujesz hot hatcha, masz 4 miejsca, zapakujesz, wiesz, rodzinkę, a przy okazji się dobrze bawisz. Jak się wywalisz, szybko to naprawisz i jedziesz dalej, nie? Dokładnie. A te nowe hyper hatche, no też kupę kasy kosztują i... No niestety teraz wszystkie samochody są drogie, to jest ciężko, ciężko jest teraz oceniać w sumie wartość samochodu, bo nawet jak sobie popatrzymy na jakieś starsze samochody, to kosztują one teraz worek pieniędzy najczęściej, no ale takie no, czasy no, niestety złapały. Ale hot hatche są najszybsze, nie? Bo ich nie szkoda. Hatche są najszybsze na drodze, ja to zawsze powtarzam i będę powtarzał po prostu. Nie, najszybsze to są te samochody z ptokiem na z ptokiem, firmowe i jeszcze hot hatche. No, firmowe to wiadomo, to jest odrębna kategoria, już się innymi prawami rządzi, jeśli chodzi o szybkość poruszania, oczywiście w ramach przepisów, które nas obowiązują. Przepisowo zawsze, oczywiście. Grzesiek, mam do ciebie jeszcze takie pytanie, w sumie od widza bardziej. Nie planowałem go tutaj zadawać, ale pojawiło się takie pytanie. I pytanie jest następujące, czy zobaczymy cię na zlocie Zetek w Warszawie? Czy wybierasz się? Wiesz co, nie wiem. Zobaczymy. Wyjdzie w praniu, bo powiem szczerze, że jest sporo tych imprez teraz, na których chciałbym się pojawić i tak naprawdę nawet nie wiem, kiedy on jest. Szczerze jest... mówiąc, ja też, ale wydaje mi się, że jest to czerwiec. No, ale to, teraz... no to jak w czerwcu, to na pewno nie. Bo Poznań jest 12, później 19 jest na Jastrzębiu, Hot Hatch, 20... Też jest jakaś impreza. Czerwiec, wiem, że jeśli to jest czerwiec, to na pewno odpada, bo co weekend mam jakąś imprezę. Czyli z tego, co tutaj mogę wywnioskować, Zetkom nastawiasz się stricte na jeżdżenie jakichś imprez, takich tajmatak. Czekaj, ale ty to musisz teraz na zlot Volkswagena jechać, nie? Ty masz, wiesz, powoli, potem Jaguara, zlot i tak dalej. Ty musisz teraz, wiesz, wyżierasz sobie. No to dlatego mówię, tym bardziej nie będzie na to czasu. No właśnie, masz teraz tyle zlotów. Na Dodge, na BMW, no wszędzie trzeba będzie. Teraz ja mam coś z BMW, spokojnie. No w sumie ciekawe, jakby zareagowali właśnie na takim zlocie Volkswagena, jakbyś otworzył maskę i... Wiesz co, generalnie... Nie wiem, mi się wydaje, że to auto jakieś budzi jakieś takie w miarę dobre emocje, bo na przykład nieraz jak się wjeżdżało nawet na byle jaką imprezę, gdzie nie była planowana impreza, nie było zgłoszeń, to raczej nigdy nie było problemu, żeby cię nie wpuścili. Mhm. Jestem w ogóle ciekawy, jak ten samochód się właśnie na torze będzie spisywać. Tam poszliśmy grubo, bo tam całe zawieszenie, całe kompletne zawieszenie jest zmienione. Kołyski, wahacze, zwrotnice, no wszystko jest zmienione. Więc teraz kwestia, żeby to dobrze ustawić. Te masy się też fajnie rozłożyły, bo ten silnik poszedł dość sporo do tyłu. Też jestem ciekaw, tylko że mi się wydaje, że on jakiś tam mega brylował nie będzie, no bo to dalej jest 1600 kg wagi. No ale rozmawialiśmy i tak mnie zaskoczyła waga tego silnika, nie? No to powiedz, bo to jest bardzo ciekawe. No, on JZ ma żeliwny blok, jest 3 litry, 6-cylindrowy, tylko że jest żeliwny blok, a tu jest 6 litrów, 12 cylindrów i mimo tego jest 20 kg lżejszy. No, technologia wroga. Tak krótszy jest o 12 cm, więc ja finalnie on wylądował 8 cm bliżej ściany grodziowej niż był JZ. Nie? A tak mechanicznie coś zaskoczyło cię w tym motorze? Jakieś rozwiązanie, nie wiem, poprowadzenie rozrządu, czy może wiesz, jeszcze coś innego? Rozrząd tam jest, powiem ci, że do rozrządu nawet nie zaglądałem, bo ten silnik miał przebieg niecałe 60 tysięcy kilometrów, więc generalnie założenie było takie, żeby go wyciągnąć z Bentleya, wsadzić do Zetki. Oczywiście tam komputery trzeba było zmienić, bo tam było dużo systemów, które by później mi kolidowały w normalnym użytkowaniu, może nie użytkowaniu, tylko pracą silnika, bo te ABS-y to wszystko to by na pewno ingerowało w moc tego auta. Więc oryginalne komputery poszły wek, co też trzeba zaznaczyć, że tam były dwa. Tam nie jest tak, że jest jeden komputer na jedną stronę. Tam nie jest, że jeden obsługuje cały silnik, tylko są normalnie od jednej strony jest jeden komputer, od drugiej jest drugi. I u ciebie teraz też tak będzie? Tak, tylko że będą standalone, nie? Nie będą oryginalne, tylko akcesoryjne. I
tak miało zostać. To miał zostać seryjny motor z seryjnymi turbinami, bo najbardziej mi zależało na tym, właśnie na tej charakterystyce tego silnika, bo WZ był fajny, ale tak jak mówię, ja tym autem jeździłem na co dzień, więc mi przeszkadzało to, że ta turbodziura była taka okrutna w tym aucie. A jaki jest potencjał w ogóle tego silnika? Ktoś to modyfikuje? Wiesz, gdzie jest jakaś górna granica? Nie, nie. Powiem Ci szczerze, że jak nawet jak szukałem... Wyobraźnia i pieniądze. Tak, to jest największy. Ale jak patrzyłem, to znalazłem w sumie dwa projekty, które na dobrą... Nie, jeden jeździ, bo to jest też Zetka, tylko wolno sądza, a drugie do jakiegoś takiego busa wkładali ten silnik, ale to też nie jeździ. Tam wsadzali z Bentleya właśnie biturbo, ale to nadal nie jeździ. Myślisz, że takie 1000 koni wytrzyma, nie wiem, korba, tłoki? Wiesz co, tu się się wszystko rozkłada, nie? Bo to jest rozkładasz moc na 12 cylindrów, nie? Także tutaj potencjału mi się wydaje, że powinno być. To jest też 6 litrów, nie? No tylko, tak, że ja bym raczej nie szedł w tą stronę, bo zabiłbym cały charakter tego auta, nie? W sensie tego silnika, bo ja wkładam ten silnik po to, żeby mieć charakterystykę od dołu, nie? Żeby się fajnie tym autem jeździło. Jak luksusowanie muzyna, no. Tak. No tak. Czas na motoryzacyjne 1 z 10, a tak na dobrą sprawę nie wiem, czy bardziej nie familiadę. Zasady są bardzo proste tej konkurencji. Sprawdzimy Waszą wiedzę motoryzacyjną. No i zobaczymy, kto zna się lepiej na motoryzacji. W teorii, w praktyce już to sprawdziliśmy, więc czas na teorię. I zasady są następujące. Tutaj macie przyciski. Kto pierwszy zna odpowiedź, no to klika i odpowiada. Jeśli odpowie poprawnie, otrzymuje punkt, a jeśli niestety odpowie źle, no to ten punkt mu zabierzemy. Więc myślę, że jest sprawiedliwie. Osoba po przeciwnej stronie, która na przykład nie zdąży kliknąć, ma po nieudanej odpowiedzi przeciwnika szansę odpowiedzieć poprawnie. Więc ja teraz wyciągam tutaj przez sztab specjalistów przygotowane pytania. Jest ich 10. No i myślę, że możemy zaczynać. Jesteście gotowi? Powodzenia. Nawzajem. Przyda się, nie? On tylko tak, wiesz, coś tam udaje, że się zna, ale dokładnie się nie zna. Dokładnie. Dobra, to pytanie numer 1. Samochód jakiej marki krąży sobie teraz w kosmosie? Tesla. No dobrze. Punkt dla ciebie. Punkt dla Grześka. Punkt dla Grześka. A czemu mi tu klikasz? To jest mój przycisk. Dobrze. Już to ustaliliśmy. Władzę tutaj mam ja. Czyli najpierw mam kliknąć, potem odpowiedź. Dobra, już nerwowy jestem. Spokojnie, nie stresuj spokojnie się. Ja się stresuję. Dobra, teraz trudniejsze. Kto opatentował oponę pneumatyczną? Pneumatyczną? Tak. Pierwszy słyszę. No. Halo, podpowiadajcie. Chcecie podpowiedź? No ja mógł strzelić, no ale bez tego. Od jego nazwiska wzięła się nazwa jednej z marek produkujących opony premium. Tak myślę i dobra, strzelam, jadę. Najwyżej gubię. Goodyear. Nie. Zabieramy ci ten punkt. Zaryzykowałem, na tym polega gra. Jeśli Grzegorzu nie wiesz, możesz nie odpowiadać i wiesz, będzie po zero. Korzystasz z tej akcji? Mówię, ryzykuję, co? No to, co mam do stracenia? No to ja... Jeden punkt. A już go straciłem. Czyli chcecie się dowiedzieć, jaka jest poprawna odpowiedź? Nie wiesz. Nie wiem. No to Dunlop. A, czyli też z koncernu Goodyeara, ale myślałem, nie sam, no ale że nie tu sponsor Goodyear. Opon Goodyear. No niestety nie tędy droga. Nie tędy droga, źle to skalkulowałem. Dobra, tak. Okej. Okay. Opona pneumatyczna, no to są wszystkie opony, które no, używamy na co dzień. No, tak, są też opony właśnie, tak, pneumatyczne. Tak, tak. Dobrze. Jaki samochód nie przeszedł testu Łosia? A-klasa. Zgadza się. Punkt dla ciebie. Czwarte pytanie teraz. Twoja kolej. Aha, już się wyzerowało. Czwarte pytanie. Ile wynosiła prędkość maksymalna malucha według oficjalnych danych? 105. No dobrze, no. To mnie zaskoczyłeś, nie myślałem. Coś się jednak znam, nie? Dobra, następne pytanie. Jaka marka samochodów stosuje powszechnie silniki pięciocylindrowe? Audi. Nie. Tak, punkt dla Grześka. A Volvo nie stosuje już tylko Audi. Przepraszam pana bardzo. Volvo nie stosuje, bo Volvo wycofało się, tylko teraz 4 cylindry. To dotyczyło do pewnego... A kto więcej miał w ofercie silników pięciocylindrowych? Audi, Volvo czy Audi? Audi miało wcześniej. Volvo miało jeden silnik, Audi miało wcześniej, później reaktywowało, teraz masz RS3. Powiem ci tak, ze względu na to, że ja tu rządzę, ale Volvo tych silników zdecydowanie pięciocylindrowych miało więcej, punkt dla Grześka tutaj ale po lewej stronie. To się będę kłócił, sorry, albo dostajemy po jednym punkcie, ten...
Musisz to rozegrać, sędzia. No to... Nie. Ale no patrz, mieli diesle, mieli wolno ssące, mieli Audi turbo. Audi też miało diesle, Mercedes też miał, no mogliśmy historycznie. Sorry, że się będę wtrącał, ale Audi dzisiaj stosuje, Volvo nie stosuje, wycofali silnik. Punkt dla Krzyśka. Teraz byśmy nadrobili na to. A nie, no proszę. Dobra, szóste pytanie. W którym roku samochód po raz pierwszy przekroczył 100 km? Można się 100 km na godzinę. Można pomylić się o 20 lat. Ty najrzeszesz rajdowa legendy. 1912. No dobrze, 1899, ale łapiesz się w te 20 lat. Także widzisz, sprawiedliwie teraz cię potraktowałem. Audi ma dalej, ja się z tą będę dalej kłócił. Ty się nie znasz. Siódme pytanie. Czym zasilany był samochód, który po raz pierwszy przekroczył 100 km na godzinę? To było auto parowe? Nie, zabieramy ci punkt. Elektryczne, nie. Elektryczne. Elektryczne, ach, tak. A nie chciałem powiedzieć elektryczne, bo wiesz, że ja nie lubię, no nie chciałem to promować. To ja już mogę usiąść, bo i tak nie przegram. Dobra, to jedziemy dalej. Ósme pytanie. Jaki kształt ma tłok w silniku Wankla? Brawo dla Grześka, punkt kolejny. Coś ci nie idzie dzisiaj, powiem ci. Za Audi mam punkt. Tam za tego biurka tak Audi wyglądasz, wiesz, na wszystko wiedzącego. Wszystko wiem, przecież nie boję się uderzyć w guzik sztela. Jeden teleturnie i lipa straszna. Ja sobie już usiądę. No to ostatnie, nie, jeszcze dwa pytania. Co odpowiada za pomiar ilości tlenu w spalinach? Sonda Lambda? Zgadza się. Dobra, no punkt dla Grześka, no niestety, no tutaj... Stop. Co ci mogę powiedzieć? Dobra, o i teraz wracamy do kategorii opon. Tutaj sprawdzimy teraz ponownie waszą wiedzę. Kto jest odkrywcą metody wulkanizacji kauczuku, która pozwoliła rozwinąć się przemysłowi oponiarskiemu? Proszę, proszę, zapraszam. Proszę. Ale kto w znaczeniu ma powiedzieć firma? Ej, ale on ma zero, co mu odejmiecie? Jak mam zero? Ja mam za Audi punkt. Będę się kłócił o ten punkt. Ale nie, ale chodzi o... No, jego nazwisko nosi jedna z najbardziej znanych marek ogumienia. Michelin. O, to nie ten program. Goodyear. Czyli minus jeden. Czyli, ale to czekaj, bo teraz... Czekaj, co jest, ale co jest za minus? Jeszcze to musimy się zastanowić, będzie jakaś konkurencja karna. Coś wymyśliłem. Czyli no niestety, ale tutaj zdecydowanie Grzegorz zdeklasował Grzegorza. Gratulacje. Mam punkt za Audi, pamiętaj. Ten jeden punkt ci zabieram. Druga konkurencja za nami. Czas przejść do trzeciej. I myślę, odkuje że... Odkuje się. Dobrze. Zobaczymy, komu lepiej pójdzie. Grzegorz McLaren, jak u ciebie? Szybko, nerwowo, agresywnie. Jak podobała ci się jazda Mercedesem? Bardzo. A jak jazda na nowym asymetriku szóstej generacji? No, zaskoczony jestem. Klei się ładnie. Się rozgrzeje, a, to się... Tak jak wspomniałem, nie jest to opona typowo sportowa, a taka zrównoważona, nastawiona i na sport, i na podróżowanie, więc taka, powiedziałbym, idealna do hot hatcha. Myślałem, że będzie bardziej pływać, ale nie. No i właśnie tutaj, żeby tą różnicę pomiędzy tymi oponami tak zrekompensować, no to dajemy tobie ekstra sekundę, tak, żeby było sprawiedliwie, żeby nie było takiego podziału, że ktoś... Audi. Traki za Audi. Nieprawda. No i mam tutaj kopertę prawie że z czasami. Ty Grzegorz, w ogóle zadałeś mi pytanie, czy czwarte okrążenie, na którym jechałeś wolno? Nie powiem, jak jechałeś. Ale jest lepsze niż jak jechałem, no jak wariat. O, jestem ciekawy. Nie. Nie jest. Nie. Czyli, no i mówiłem, jak wariat trzeba jechać. Znaczy, no tam wiadomo, no, na tych wcześniejszych okrążeniach gdzie tam przekręcałeś. Ale jak myślisz, które okrążenie było twoim najszybszym? Pierwsze absolutnie nie, no bo były te zimne opony. Drugie... Było oszustwo. Nie było oszustwa. Było oszustwo? Drugie wypadłem bodajże. No. Myślę, że trzecie. No bo tak, drugie wypadłem, tak sporo wypadłem. Tam straciłem 2 sekundy, no jak nic. A, to jest to, co pomyliłeś? Drogę i pojechałem tam, więc to myślę, że drugie nie i trzecie.
No Hołowczyk cię nie kierował. Hołowczyk mnie nie kierował. No ty mówiłeś, jedź tam, no to jechałem. Nieprawda, nie powiedziałem nic takiego. No tak, trzecie okrążenie było twoim najszybszym i to jest 68 sekund i 380 tysięcznych. Więc z tą gratisową sekundą to masz 67 sekund i 380 tysięcznych. A powiedz mi jeszcze te ostatnie okrążenie, tam był ostatni, bo tam było... No 69 i 269 tysięcznych. No mówię, to jechałem tak wolno, to jak za wolno. A twoje Grzesiek, jak myślisz, które było najszybsze? Wiesz co, wydaje mi się, że jest ostatni, bo... Tak się... Ja tutaj widzę zdecydowanie lepszą tendencję niż u Grześka McLarena, ale to chyba w McLarenie tak po prostu jest. Po prostu jest. No, w zespole ich teraz jest nerwowo w F1, więc wiesz. Bo twoje dwa okrążenia pomiarowe z trzech były bardzo równe. Pierwsze było nerwowe, a te dwa... Powiem ci, no jest końcówka w tysięcznych różnicy pomiędzy nimi 465 tysięcznych i 504 tysięczne, więc naprawdę dwa bardzo równe okrążenia. Interesują nas te pierwsze cyfry. Ten początek, no. 67. Gratulacje. No, rzutem, jeśli weźmiemy pod uwagę tą sekundę, no to rzutem na taśmę ty wygrałeś. Aha. Grzesiek McLaren. Grzesiek McLaren wygrał tak, tym swoim szarżowaniem? Tak, no. Spoko, spoko, fajnie. Jesteście zadowoleni z przejazdów? Ja myślę, że tak. A ty? Ale to i tak było nieduża różnica. Bardzo nieduża, no. Ja myślałem, że będzie większa, no. Bo to są dwie bardzo dobre opony. Dlatego nie ma takich różnic między nimi. No to... A teraz przed nami taka ostatnia konkurencja już na rozluźnienie. Już wiecie, co się tutaj szykuje, czy nie? Widzimy slalom. Tak, bardzo dobrze, no, drogą dedukcji. I ktoś będzie uciekał, a ktoś kogoś będzie gonił, tak? Nie, to ja już wszystko tłumaczę. Mamy slalom, zaczynamy stąd. Najeżdżamy na ten slalom z prawej strony. Musicie wykonać oczywiście poprawnie slalom między słupkami, nie dotykając ich. Tam za żółtym zawracacie. Zatrzymujecie się przy flagach, musicie wysiąść z samochodu. Tam jest stanowisko strzelnicze. I tam mamy paintballa, za pomocą którego musicie trafić 8 najbrzydszych samochodów, które wytypowaliśmy. Musicie je wszystkie tam zestrzelić. No i wracacie slalomem tutaj do nas z powrotem i tutaj zatrzymuje się czas. Ciekawy challenge, nie? Zaczynamy od lewej czy od prawej? Od prawej, a od którego Grześka, no to nie wiem, może jakiś marynarzyk i zobaczymy. Nie, no jedz, ja jechałem pierwszy. Pojadę, dobra, pojadę, okej. Okay. No to dobra, to ciebie zapraszamy za kierownicę, no i zaczynamy ostatnią już próbę. To 3, 2, 1, start! 3, 2, 1, start! No i zobaczymy, jak pójdzie Grześkowi. O, pierwszy słupek! Drugi słupek. Oj, trzeci też był, widziałem. Dobra, zatrzymuję się. Raz, dwa, jak w wojsku. Raz, dwa. Gdzie są te brzydkie auta? Maska. Lecimy, multipla out. Jest. Jakiś. Jest. Dobra, skończył. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Come on. I startuje. Teraz sobie poprzestawią słupki. Ciekawe, jak to zrobi. O, jedzie. No i mamy. Minuta i 24 sekundy. Zobaczymy, jak pójdzie teraz drugiemu Grześkowi. 3, 2, 1, start. Teraz zobaczymy, jak Grzesiek nie McLaren sobie poradzi. O, jeden słupek. O, drugi. O, szerzek tutaj sobie zrobił. Zatrzymuję się, zobaczymy, jak będzie bieg. O, też biegnie. Biegnie. No i teraz strzały. O, dwa, trzy. O, powiem ci, że bez zajęknięcia. Patrz, zrobił co ma zrobić i biegnie tutaj. Ale... Dawaj Grzesiek, dawaj! No wszystko trafił. Wygrasz! Dawaj, biegnij! Jedź! Chyba znowu Ferrari będzie szybsze. O! O,
panie! Ty się jeszcze musisz dużo nauczyć, żeby dobrze jeździć. Pierwszy odcinek drugiej serii już opon na okrągło. Odcinku, które tworzymy wspólnie z Goodyearem, już za nami. Jak spędziliście ten dzień? Podobało wam się? Tak, tak. Bardzo, bardzo. No, super. Bez żadnej napinki. Bez żadnej napinki, właśnie. McLaren dojechał do mety. Dokładnie. Spokojnie, grzecznie, tak jak ja potrafię. Jak wam podoba? Śmiejesz. Słuchaj. Tam to się nie liczy. Co się nie liczy? No lekko tam wypadłem. Tyle to, proszę cię. Dokładnie. To w piaseczek. Nikt nie widział. Dokładnie. Nic się nie stało. Stań bliżej chociaż tego koła. Możecie tutaj zobaczyć, no jest delikatnie ubrudzona felga. To właśnie Grzesiek zrobił. Nie musicie dziękować. A teraz który, to już wiadomo. Jakbyśmy powiedzieli Grzesiek, to byłoby owiane tajemnicą, a no tak to wiemy, że to ja. Ten od McLarenów. Dokładnie. Jak wam podobała się jazda A45S-em? No jest dzikus. Jest dzikus i można przeszarżować, można wypaść. Tu tego się śmiejesz, no można wypaść, wypadłem, udowodniłem, że jest dzikus. Nie no, jest dzikus, no. A jak opony? No ja byłem zadowolony. Mieliście dwie różne opony, ale ani no, ale jeden Grzesiek, ani ale drugi. Ale po czasach widać, że to było bardzo podobne, nie? Tak. Bardzo tak, zbliżone tak. Były czasy. Tak. No bo gdyby nie ten błąd, to pewnie było około tego twojego czasu, nie? No tak, ale no to tak jak a powiedziałem, mówię, najważniejszy jest łącznik pomiędzy pedałami a kierownicą. No w tym przypadku to byłeś to ty. Dziwi, tak jak powiesz, loser, tak, tak mi chcesz powiedzieć. Ale sekundę mi odjąłeś, kolego. Jakby co, no to w papierach jest... Zgadza się. McLaren. Zgadza się jak najbardziej. Ja wam też dziękuję za miło spędzony dzień. Wiemy, że jeśli chodzi o wiedzę z motoryzacji, to Grzesiek musi się przygotowywać, bo jeśli chodzi o sprawdzanie wiedza tak na bieżąco. Coś zrobiłem, ty mnie tak atakujesz non stop. No to niestety... W którym momencie się na mnie obraziłeś? Bo ja nie zauważyłeś, który to był. No z tym Volvo... Jeszcze powiedz, jak mi słabo poszło strzelanie. No czekaj, słaby czas, słabo w konkursie, odpowiedzi nie znam się i słabo w strzelaniu. A tak? Już nie chciałem ci dobijać, dlatego no, stwierdziłem, że... Jak już wszystko wiesz, czekam pomijemy tylko pomijemy podsumowanie tamtej konkurencji. Ale nie martw się, Grzesiek, jeszcze cię zaprosimy do nas. Jest dobrze. Jeszcze cię zaprosimy. Widzę, że lubisz przyjeżdżać tutaj do nas, do Krakowa, więc jak tylko będziesz miał ochotę, to może spotkamy się już następnym razem na jazdach Z-kom. Grzesiek nas przewiezie. Czekaj, ja mam... Nie dasz mi się przewieźć z tego, co widziałeś, jak prowadzę, nie? Tu się zaczynam delikatnie wahać, bo wiem, że masz tendencję do przesadzania. Nie. Gdzie to? Intro sobie zrobiłeś do tej rozmowy bardzo słabe. Ale jest plus, bo tam będą dwa komputery, jeden ci się odłączy i będzie na sześciu garach pojedziesz. Będzie git. Starczy ci. Ja i tak sobie poradzę. No to nic. To dziękujemy. Chyba tyle. Dziękuję za rywalizację. Dzięki, że wpadliście do nas. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki. No to co? Najważniejsze, jeszcze wy zaproście do subskrybowania naszego kanału. O, tak na sam koniec. Moto z innej perspektywy, genialna wiedza. No musiałem odbić piłeczkę. No dobrze, dobrze. Nie będziemy się przekomarzać. Dobra. Dawaj, twój kanał. Zapraszamy do subskrypcji kanału. Wszystkich po kolei. Dokładnie. Tak, czyli tak, tutaj mamy Delera i Gregor Performance Garage, moto z innej. A jak będzie nazywał się nowy kanał? Nie mogę zerwać. No powiedz! No nie, tak na koniec! Wiele rzeczy dzisiaj powiedziałem, a ty mnie atakujesz, sorry, nic ci no już powiedz. Nie zdradzę. No powiedz! Nie, nic nie zdradzę. Zabierzemy cię na obiad. Nie, przekupisz mnie. Na dobry obiad. Nie, kolacją. Dobra, jeszcze o tym porozmawiamy. Tak. No i oczywiście nasz kanał. To co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. To jak wrażenia z Asymetrika 6? Wspaniała jak... jest to opona, nie zapomnę jej nigdy. Pięknej bawy. No właśnie, tak myślałem. To ta felga, co Robert ją zepsuł. Na wośp ją wrzucimy. Tak. Powiem wam, że sprawnie. Nigdy nic na torze nie odjeb... takiego. Ale trzy opcje jakieś miały być. No tak, ale widzę, mam zaznaczoną błędną. Na to wychodzi, no. Ma zły klucz. A było 0,26? No było, było. No. Jak chcesz podnóżek pod nogi, to ci go dorobimy następnym razem. Czyli będę jeszcze raz, dobra. Sfilmowało się. Dobra, czyli jesteś w zapisie, tak? Jesteśmy w zapisie.